czym jest DeFi. A ze mną dzisiaj jest Damian Dzienio. Damiana już mieliście dzisiaj okazję poznać. Damian jest Flying Atom i opowiadał dzisiaj już o DeFi, więc mam nadzieję, że przynajmniej część z was była na jego prezentacji. Jest ze mną też Tomasz Kolinko. Tomasz Kolinko to jest wieczny startuper związany z blockchainem od 2013 roku, ostatnio szczególnie związany z formalną weryfikacją, o której przed chwilą mieliśmy okazję usłyszeć. No i mamy Tomasza Drwięgę, który jeszcze dawno temu rozwijał Parity, to jest, jak pewnie większość z was wie, klient Ethereum, jeden z dwóch najważniejszych, a aktualnie zajmuje się Polkadot, który jest drugim takim po Ethereum najbardziej obiecującym kandydatem na blockchain 3.0. A my dzisiaj mówimy o DeFi-u i... Może zacznijmy od tego, czym jest DeFi. Damian dzisiaj już troszeczkę nam o tym opowiedział, więc pewnie część z was już wie, ale gdybym ja miał tak wytłumaczyć moim rodzicom w kilku zdaniach, co to właściwie jest DeFi? Okej. Moim zdaniem najprościej wytłumaczyć to jest tak, że DeFi to jest zdecentralizowane usługi finansowe. To wszystko to, co znamy z banków, tylko na blockchainie i dodane do tego są możliwości blockchaina, czyli czy to właśnie transakcje, które mogą przechodzić za każdym blokiem, czy jakieś ulepszenia, które mogą się właśnie dziać automatycznie i tak dalej. Tak bym chyba w najprostszych słowach opowiedział. Tomku, czy chcielibyście coś dodać? Ja wygooglałem definicję przed przyjściem na panel, tak 2 minuty temu i była bardzo ładna. Ktoś pisał, że to jest jak takie klocki, które się składa razem, trochę jak Lego, tylko że z rzeczy finansowych i z instrumentów finansowych, w dużej mierze na Ethereum, ale też na innych blockchainach, czyli mamy różne instrumenty, o których będziemy zaraz rozmawiać, które możemy zebrać do kupy i przy zasadach permissionlessness, czyli każdy może mieć do tego dostęp, co jest dosyć znaczące i odróżnia system blockchainowy od bankowego, tak? Czyli nie musimy prosić giełdy o zgodę na wykorzystanie pewnych jakichś mechanizmów. Dodarcy. Tak, ja kojarzę taką retorykę, która była wcześniej, że blockchainy to jest bank the unbanked, czyli dla osób, które jakby nie mają dostępu do tych usług bankowych, to one teraz mogą wejść na blockchain i mieć ten bank na swoim blockchainie. A z drugiej strony teraz mam wrażenie, że to się trochę zmieniło, bo teraz zaczęli mówić unbank the banked, czyli dla osób, które są w systemie bankowym, w końcu możemy z niego uciec i wskoczyć do tego blockchainowego świata. No dobrze, no to już troszeczkę wiemy, czym jest blockchain, DeFi na blockchainie. No ale moi rodzice mogliby zadać pytanie, no dobrze, ale to czy to jest w ogóle dla mnie, czy ja się powinienem tym interesować, czy DeFi to jest coś, czym powinniśmy się interesować już teraz, czy to jest coś dla naszego małego grona, czy troszeczkę szerszego grona entuzjastów blockchaina, czy tam już jest wartość dla moich rodziców i oni powinni się już temu przyglądać? Myślę, że powinni, to jest, odpowiedź brzmi podobnie jak w przypadku tradycyjnego systemu finansowego, tak? Czy twoi i moi rodzice powinni się przejmować niuansami kontraktów terminowych na Chicago Stock Exchange? No niekoniecznie, tak? Albo na tym, co się dzieje na New Connectie albo GPW. Też niekoniecznie, tak? Ale czy to ma na nich wpływ? Jak najbardziej. I jak dla mnie DeFi, dużo osób mówi właśnie o tym banking the unbanked. Cieszę się, że to trochę w drugą stronę idzie, ale jak dla mnie DeFi to jest narzędzie świata finansowego, tak? Dla profesjonalistów, które będzie wpływać na inny świat, ale esencją tego jest dostarczanie nowych mechanizmów rynkom finansowym. To jest przynajmniej moja opinia, ale... Uważasz, że przeciętni ludzie nie będą używać w przyszłości DeFi, jeśli to się mocniej rozwinie? Myślę, że nie wprost, tak? Taki ciekawy case, już przechodząc właśnie może do case'ów, podoba mi się koncept tokenizacji nieruchomości, tak? Albo tokenizacji rynku energetycznego. I teraz, co to jest, tak? Mamy nieruchomość, możemy wypuścić w tym udziały, tak? Przeciętne osoby, czy kupią konkretne udziały w konkretnej nieruchomości? Być może, tak? Ale teraz, budując kolejne klocki na bazie tego przykładu, mogę sobie wyobrazić, jeśli dużo nieruchomości, powiedzmy, w Warszawie będzie stokenizowanych, to ktoś zrobi instrument pochodny reprezentujący wartość nieruchomości, tak? A to z kolei
przechodząc już do przeciętnych osób, wyobrażam sobie, że mogłoby prowadzić do tego, że osoby zamiast oszczędzać na kontach, wkładając na te lokaty, mając już grosz po groszu, mogłyby wkładać taki instrument finansowy, pieniądze, żeby zaoszczędzić na mieszkaniu. Tak? Nawet jeśli wzrośnie, spadnie, to będzie przypisane bardziej do wartości nieruchomości, a nie do sztywnego kursu i też niewielkich stóp procentowych. Więc to jest przynajmniej moja teoria. Czyli to jest taki fundusz emerytalny na blockchainie. W tym przypadku, tak? W tym przypadku, ale wyobrażam sobie inne zastosowania, gdzie to też będzie nie wprost, tak? Czyli jeśli mamy, nie wiem, DeFi może pomagać też maszynom się rozliczać ze sobą, chociaż to już nie DeFi, ale ogólnie blockchain, więc teraz mogę sobie wyobrazić, że korzystamy z jakiejś aplikacji, nie wiem, która ma w sobie elementy AI albo czegokolwiek innego, wymaga jakichś poważnych obliczeń, nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że korzystamy pod spodem z tego całego blockchaina, tak, i po drodze też mechanizmów DeFi-owych, bo ta aplikacja odpytuje jakiegoś algorytmu, który każe sobie płacić w krypto, bo to jest łatwiejsze niż rozliczanie przelewów między systemami informatycznymi. Więc takie wykorzystanie nie wprost, to jest przynajmniej ta metoda, którą widzę. I jakoś być może tutaj wy się nie do końca zgodzicie, ale koncepcja walleta, o ile jest super, tak, MetaMask i tak dalej, to nie chciałbym, żeby moja mama na swoim komputerze trzymała krypto, tak? Nie mam do tego zaufania pod tym względem, więc będziemy mieć lepsze zabezpieczenia, ale nadal takie bardzo bezpośrednie, takie żywe dotykanie blockchaina, to myślę, że to będzie trochę oderwane od zwykłych osób. Nie wiem, czy chcecie dodać coś? Ja chciałem nawiązać do tego, co mówiłeś, że właśnie nie wprost to będzie na nas wpływać, bo jak spojrzę, nie wiem, 5-6 lat wstecz, to zupełnie nie rozumiałem systemu bankowego. 5 lat do przodu dalej nie rozumiem systemu bankowego. Ale na przykład mam już taką świadomość, że jeżeli bank trzyma moje pieniądze, to nie jest tak, że tam ktoś mówił dzisiaj na panelu, że to nie jest tak, że one sobie tam leżą i na mnie czekają, tylko on na tych moich pieniądzach zarabia, więc fajnie by było, jakby się ze mną tym podzielił, nie? I tutaj w tych systemach DeFi to jest w 100% transparentne i wpływa jakby nie bezpośrednio na tą naszą wiedzę, czyli jesteśmy świadomi, że okej, mogę to włożyć do banku, będę miał tam 0 albo 0,5 albo minus 1, a mogę to włożyć tutaj i będę miał inną wartość, tak? Czyli jakby powstaje ta konkurencja, która wpłynie na życie normalnych ludzi. Tak jak was słucham i sam sobie na tym myślę, to tak mi się wydaje, że można by było to porównać do tego, jak jest teraz, jak mamy ze zwykłymi pieniędzmi, że każdy te pieniądze ma, ale nie każdy korzysta na przykład z giełdy. Więc ja bym powiedział, że w przyszłości może być tak, że większość osób albo duża grono osób będzie posiadała jakieś pieniądze na krypto, czy to w stablecoinach, czy w jakichś innych krypto. Będą na przykład używać jakiegoś, powiedzmy, banku na blockchainie, jakkolwiek to brzmi, ale nie będzie używać zaawansowanych produktów, takich jak teraz by były, czy to pożyczanie, czy tam jakieś granie na shortach i tak dalej. Ja bym jeszcze tak kwestia definicji zaawansowanych, tak, bo właśnie pożyczanie, granie na shortach, mam nadzieję, że moja rodzina nie będzie shortować i grać, tak. Zaawansowanym produktem jest też coś, co jest skomplikowane pod spodem i zresztą, tak jak wspominałeś, system bankowy poniekąd jest skomplikowany po drodze i to jest zaawansowany produkt, tylko korzystamy z tego, bo to było tak ładnie uproszczone, nie? I tak budując na tym, co powiedziałeś, to też wyobrażam sobie, że właśnie będziemy mieć pewne usługi, które będą wdrożone, trzymając się tej tokenizacji nieruchomości jako przykładu, tak, gdzie przyjdę do mBanku i będę mógł tam kupić być może tą lokatę. Nie wiem, czy to część, czy wszyscy by się z tego cieszyli, czy nie, tak? Ale nawet mogę sobie nie zdawać sprawy, że pod spodem jest ten blockchain też w systemie bankowym albo w jakimś innym systemie, który bardzo ładnie izoluje pod tym względem. Nie wiem, czy tutaj... Jeszcze ostatnie zdanie bym dopowiedział, że zgadzam się z tobą, że ciężko jest mi sobie wyobrazić, że w przyszłości wszyscy ludzie będą sami dbali o swoje pieniądze. To się to super brzmi i tutaj w naszym gronie my możemy sobie to wyobrażać, ale ostatecznie bardziej wyobrażam sobie jakąś taką firmę, która na przykład jest na blockchainie i trzyma nasze pieniądze, ale wciąż to oni nad tym decydują. Ludzie wolą zadzwonić na infolinię i poprosić, żeby im przywrócili hasło, niż sami dbać o klucz prywatny. 500 plus na blockchain. Szybka tylko anegdota. Rozmawiałem z ludźmi z MetaMaska i mówili, że też do nich ludzie odzywają się, żeby przypomnieć hasło, ale to zawsze bardzo słabo się kończy, tak? I to jest dużo pracy, które customer support robi tam. To jest tłumaczenie ludziom, nie możemy wam przypomnieć hasła, bo to jest szyfrowane client side i niestety tak to nie działa. Słuchajcie, przechodzimy do następnego pytania. Damian dzisiaj mówił o makerze. Trzymając się narracji, jakbym miał wytłumaczyć w kilku zdaniach moim rodzicom, co to jest maker? Maker jest
no jak się już domyślacie, związany z DeFi-em i przez wiele osób uważany za najważniejszy, najważniejszą taką, no nie wiem, czy firmę, no, coś żyjącego na blockchainie. No właśnie, co to jest? Nikt nie chce wytłumaczyć. Nagle w teorii wszystko działa, 500 plus na blockchainie. A teraz o co chodzi w Makerze? Masz na slajdzie DAI, tak? To chodzi ci o DAI, żeby wyjaśnić, tak, czy żeby wyjaśnić Maker? No, Maker issue'uje, daje, prawda? Mojej mamie, nie wiem jak twoja mama się ma dobrze z technologią, moja całkiem kiepsko. Moja też nie bardzo, ale chyba bym próbował jej to wytłumaczyć w taki sposób, że to jest jakiś przedmiot, który może nabyć, który ma wartość dolara i pod spodem jest jakiś mechanizm, który w momencie, kiedy zmienia się sytuacja na rynku, to powoduje, że ten przedmiot jest warty mniej albo więcej, tak żeby się zrównać z tym dolarem. Okay, próbuj. Ja miałem czas już przemyśleć, co to jest ten Maker, tak? Więc to było. Tak. I szybko wygooglać to jest z boku. Idea Makera z grubsza jest taka, tak, to jest jeden DAI ma być wart jeden dolar. I pytanie brzmiało, jak skonstruować token, w którym nie byłoby kogoś, kto trzyma w sejfie dolary zabezpieczające to, bo wiadomo, że ta osoba może uciec, te dolary mogą, może być dziura w sejfie, mogą zniknąć nagle i tak dalej. Jak stworzyć token, który odpowiada 1:1 kursowi dolara? Wiele projektów tego potrzebuje i jak widać już teraz jest bardzo duży popyt na to. I teraz ja mogę lekko się mylić, więc jakby co odwołuję do white papera i tak dalej. Będziemy korygować. Tak, więc możesz Marek korygować. Jeśli jest chociaż jedna osoba, która rozumie, jak działa Maker i to też tak. Będzie pytanie, o, właśnie. Jeśli kto ktoś rozumie, jak działa Maker? Jeśli ktoś jest z Makera, to może formalnie zweryfikować to, co mówimy, tak? Więc w każdym razie idea jest taka, że mamy kontrakt, który prosi nas, do którego możemy włożyć pieniądze, przepraszam, DAI, pożyczamy DAI warte 1 dolara pod zastaw eteru, który mu dajemy. Tak są tworzone DAIe. Czyli ktoś przychodzi do kontraktu i mówi, poproszę 1000 DAIów reprezentujących 1000 dolarów, a kontrakt mówi, tak, pożyczę ci je, wydrukuję je szybko i pożyczę, ale masz mi obiecać, że je zwrócisz pod zastaw dając eter, albo już teraz inny kolateral, wartości nie tego 1000 dolarów, tylko 1500 czy 2000, tak? Czyli 2,5 z tego, co pamiętam, tak? Aktualnie. Podnieś. Jeżeli wpłacam, to muszę 2,5 razy tyle dać eteru. Tak. Czyli dajemy jako przykład, tak, czyli trzeba wpłacić dużo więcej tego eteru pod zastaw DAI. W momencie, w którym zwrócimy DAI, otrzymamy nasz eter z powrotem. Teraz jeśli cena eteru bardzo mocno spadnie w dół, to może się okazać, że ten nasz zastaw już nie jest wystarczający. Powiedzmy, nie wiem, jaki tam jest obecny wskaźnik. Powiedzmy, jeśli eter spadnie dwukrotnie i jego wartość spadnie poniżej 150%, czyli wkładaliśmy 2,5 tysiąca dolarów w eterze, wartość spadła, teraz to jest już tylko 1,5 tysiąca, to będziemy proszeni albo mamy opcję uzupełnienia tego, żeby znowu ten zastaw był odpowiednio duży, czyli musimy dopłacić więcej eteru. Jeśli nie dopłacimy, ktoś inny ma możliwość przejęcia tego naszego zastawu, czyli ktoś inny przyjdzie i powie, to ja dopłacę, zgarniam teraz 1,5 tysiąca z tego zastawu, dopłacam trochę i przejmuję ten zastaw, tak? Jeśli cena pójdzie do góry, to w każdej chwili możemy oddać DAI i otrzymać swój eter z powrotem. Teraz tam są niuanse pod tym, jak to dokładnie powoduje, że ten DAI trzyma tą wartość do dolara i kilka poziomów zabezpieczeń, które powodują, że nawet jeśli ta cena spadnie, jeśli ludzie nie będą uzupełniać tego kolateralu, to dalej będzie jakoś tam zabezpieczone, ale z grubsza idea jest taka, że mamy stabilną walutę, stabilny token, który jest zabezpieczony aktywami w postaci Etheru albo innych krypto, które gwarantują tą cenę. I tak dorzucając, czemu w ogóle Maker i po co to komu, to też tak mogę dodać już. Śmiało. To pracowałem przy dwóch projektach, przy których chcieliśmy dać ludziom możliwość z jednej strony w jednym projekcie kupowania udziałów w dziełach sztuki, w innym kupowania udziałów w spółkach akcyjnych, stokenizowanych, przy pomocy czegokolwiek, tak? Blockchain był najlepszym wariantem, żeby w ogóle reprezentować te udziały w postaci tokenów, ale nam nie zależało na tym, żeby tutaj wchodził jeszcze Ether
jakby do tego całego równania, bo to dodawało nam tylko poziomu skomplikowania, tak? Bo jeśli ktoś kupił udziały Tesli za ileś tam dolarów, to jeśli dorzucimy jeszcze Ether, czyli kolejny przelicznik walutowy, to się robi bardzo skomplikowany system. I tak naprawdę komplikowało nam to dużo rzeczy i czekaliśmy bardzo mocno na to, żeby weszło coś, co jest stabilną walutą właśnie jak DAI, bo w tym samym ekosystemie dzięki temu możemy jako bazę wybrać coś, co jest bardzo stabilne, bazę różnego rodzaju rozliczeń i znane. Uwaga, teraz pytanie do publiczności. Ręka do góry, kto uważa, że rozumie, jak działa Maker? Jest 3, 4, 5, no, dobra, jedna trzecia publiczności. Trzeba było spytać przed i po. Tak. Robiłem co najlepsze, co da radę, żeby wyjaśnić. Tak. Znaczy zgodzimy się, że jest to trochę trudne. Czy może Damian chcesz coś dorzucić? To znaczy, tutaj mój przedmówca już powiedział z grubsza, jak to działa. Jedyne, co jeszcze przychodziło mi do głowy, jeśli ktoś by się zastanawiał, co w momencie, kiedy cena Etheru nagle by spadła bardzo drastycznie. To znaczy na tych 150% tego naszego zastawu by się nie zatrzymało, tylko od razu, nie wiem, spadło poniżej 100, no to wtedy automatycznie cała nasza pozycja jest upłynniana. My zostajemy tak naprawdę z niczym, z tymi DAI, co pożyczyliśmy, a ta strata na Ethera, która jest, muszą pokryć to inni posiadacze, którzy jakby wcześniej wpłacili na Makera swoje Ether. Ja widzę taką konsternację już na niektórych twarzach, że się tutaj nam pojawia. Myślę, że możemy po prostu założyć, to działa, tam jest magia, mądrzy ludzie sprawdzają. Nie musimy wnikać, żeby prowadzić resztę dyskusji. No właśnie, pewno? My wrócimy do tematu, czy na pewno, bo będę miał pytanie. Tak, jeszcze jedną rzecz dopowiem, że w całej historii, kiedy istnieje Maker, nigdy się nie zdarzyło tak, żeby spadło tak drastycznie cena Etheru nagle, żeby inni musieli jakby... Tak. Znaczy to ja tutaj jeszcze dorzucając dwie rzeczy na obronę Makera, tutaj będę raz, prawda, przeciwko, raz za, żeby różne stanowiska pokazać, to teraz na obronę, później będę atakował, ale teraz na obronę Makera chcę powiedzieć, że Maker wystartował tam chwilę przed pęknięciem bańki i bańka pękła i Ether tam przez rok równo szedł w dół, no i ten Maker nigdy tam więcej niż o 4, znaczy ten DAI nigdy więcej niż o 4 centy od dolara nie odbiegł, a powiedzmy no tam przez 99% czasu nie więcej niż o cent, tak? Czyli powiedzmy się dość dobrze trzymał. Ja dużo się zastanawiałem też, jak mówić o tym, czym jest Maker, czym jest DAI i ja znalazłem takie zdanie, nie wiem, czy dobre, czy złe, może możemy ocenić za chwilę, że Maker to jest taki zdecentralizowany bank centralny, który tworzy dolara na blockchainie, czyli tego DAI-a. Czy mamy jeszcze jeden mikrofon, bo chcielibyśmy zaprosić publiczność do rozmowy. O, zobaczmy tutaj. Też się nad tym zastanawiałem i w początkowej fazie zgodziłbym się z tobą, że w sumie można powiedzieć, że Maker to jest taki bank. Ale z drugiej strony, gdy sobie zadałem pytanie i tak zacząłem się nad tym głębiej zastanawiać, czy Maker bardziej nie jest takim zdecentralizowanym lombardem, który przyjmuje tylko i wyłącznie Ether i dzieli się z nami jakby dolarem, za którym możemy później kupić cokolwiek innego, nie? Fajna definicja. Myślę, że nie znajdziemy jednej poprawnej definicji i to jest nasze wyzwanie tutaj, ale no też po to ten panel mamy, żeby budować rozumienie. Ale zobaczcie jeszcze, że pytasz się, czy jak to działa, okej, to jest do zrozumienia, ale jak działa ten system Oracle, tego nikt nie wie i oni oficjalnie już powiedzieli, bo ja chciałem, poruszyłem naprawdę wiele osób i już dostałem w pewnym momencie zdanie takie, że featurem jest to, że my ci tego nie powiemy. Tak, czyli pytanie jest, skąd... Tak, czyli pytanie tłumacząc jeszcze, w pytaniu chodzi o to, że skąd kontrakt wie, czy jest 250 czy 150, tak? No ktoś musi na blockchain władować tą informację, jak jest aktualny kurs dolara, no i tu są jak widać pewne niejasności. Słuchajcie, lecimy dalej. Ja mam tylko pytanie, bo powiedzieliście o tej bańce, bo to trochę mi tak zaśmierdziało jakimś skamem, jeśli... Ethereum zeszło, jeśli na przykład dolar nawet nie zszedł, ale Ethereum zszedł i w tym momencie opłatę za ten spadek muszą pokryć ludzie, czyli community, które posiada pieniądze i muszą wprowadzać pieniądze, żeby dalej utrzymywać poziom tego DAIMA,
to tutaj wygląda to tak, jakby committee na siłę musiało utrzymywać system, który nie jest w stanie sam przetrwać. Właśnie, ja tylko powtórzę pytanie i dam Tomkowi odpowiedzieć, czyli pytanie troszeczkę przeformułowując jest, no dobra, ale to kto ładuje te pieniądze, jak ten kurs spada, prawda? Ty wydrukujesz więcej dajmów, to kurs, raczej wartość tego jednego pieniądza spada i wszyscy na tym tracą. Więc tak to wygląda troszeczkę, nie wiem, czy kojarzycie problem, jak był... OneCoin. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej aferze w Wielkiej Brytanii i oni w podobny sposób próbowali rozwiązać własny problem i na końcu zaczęli drukować dwa razy więcej coinów. I mówiąc, że ten coin tyle samo kosztuje, a wyszło na to, że ludzie traci dwa razy więcej niż Ale jak niż robi to rząd amerykański, to jest oczywiście okej. Okay. Dobra, Tomku, znaczy, odpowiem, albo chiński. Tak, kilka elementów, jak OneCoin, pamiętam ze dwa lata temu chyba, czy nie pamiętam czasu już, tak, ale po prostu ilość osób, które przychodziło i pytało o to i musiałem im odpowiadać, ej, po prostu nie, tak, to był głowa mała, to od razu było widać, co się dzieje i niestety to jest inny problem ogólnie DeFi, jak przekazywać ludziom, które inicjatywy są wiarygodne, tak, szczególnie właśnie osobom, które są spoza świata. Teraz, jeśli chodzi o Makera, to jest jedna z najbardziej transparentnych rzeczy i nie wiem do końca, z kim rozmawiałeś, bo ja z kolei rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy robią wyrocznie. Zresztą sam robiłem jeden z pierwszych systemów, nie pod Makera, ale to był 2014 rok jeszcze, decentralizowanych wyroczni. I być może w tej chwili czegoś tam nie wiadomo, ale to są informacje, które zazwyczaj są dosyć publiczne, ale być może w tej chwili jakiś fragment nie jest, ale wracając do twojego tematu, są dwa rodzaje osób, które będą w razie czego w cudzysłowie płacić za te straty, tak? Pierwsza kategoria, ta taka właśnie, to są te osoby, które wkładają pożyczkę pod zastaw, tak? I one wkładają to z pełną świadomością tego, że mogą na tym stracić, tak? Mając jednocześnie benefit tego, że stracą tylko część swojego wkładu, bo jeśli ja włożyłem 2500 dolarów, żeby otrzymać 1000 dajów, no to ja stracę 1500 mojego tego wkładu, ale tylko 1500, a nie całość. I taki dając konkretny przykład, rozmawiałem ze znajomym, który kupił, nie pamiętam, dom czy samochód, tak, za zwykłe pieniądze, a jednocześnie trzymał pieniądze w Etherze, tak, i nie chciał wyjmować tego, bo dalej wierzył w to, że Ether jest, ma pewne potencjał do zysków, ale chciał się zabezpieczyć jakby ryzykiem, tak, i to, co zrobił, to właśnie przekonwertował to na DAI, dzięki czemu jest zabezpieczony, jeśli chodzi o downside i liczy się z tym, że może stracić 30, 50, 60% tego Etheru, ale nie całość, a jednocześnie ma faktyczne pieniądze na zakup czegokolwiek tam, co było, tak? Więc to jest ta pierwsza kategoria ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego, tak? Oczywiście oni stracą i to jest ta opłata de facto za ryzyko. Druga kategoria, jeśli teraz okaże się, że będzie tak poważny krach, którego jeszcze nie było, mimo że właśnie kurs krypto spadał swego czasu, jeśli okaże się, że system jest faktycznie bardzo ciężki, bardzo, bardzo jakby naruszony, tak, to będą posiadacze, czyli powiedzmy udziałowcy samego Makera, jak się nie mylę, i to są osoby, które z kolei wzięły udział w oryginalnym ICO, które też zgodziły się na to ryzyko, że to jest jeden z mechanizmów, który gdzieś tam będzie wykorzystywany, tak. I tak, nie wiem, definicja skamu to jest coś, z czym trzeba być zaprzyjaźnionym i wiedzieć dokładnie, co jest skamem, a co nie w środowisku krypto. Trzeba umieć dobrze odsiewać skam, tak. Jak dla mnie skam pojawia się w momencie, w którym poszczególne osoby nie wiedzą, jak system działa i zawsze część osób wchodzi, ale ogólnie większość ludzi, jeśli zdaje sobie sprawę z tego, że działa, jeśli ten system jest transparentny i tak naprawdę te benefity wynagradzają trade-offy, no to w żaden sposób nie można mówić o skamie. I szczególnie nie w przypadku Makera, który naprawdę pod tym względem jest jedną z najbardziej transparentnych organizacji w krypto, bym powiedział chyba. Tak? Oczywiście ma swoje wady, jak każda. Jak każda. No to biegniemy do następnego pytania. Słuchajcie, Compound. O Compoundzie miał też Damian okazję dzisiaj powiedzieć, ale już no, trzymając się tej narracji, ale obiecuję już po raz ostatni, chciałbym wytłumaczyć rodzicom, co to jest Compound. Okej, okay. To chyba najpierw musiałbyś wytłumaczyć, co to jest short i long. Ogólnie tak, jeśli chcemy tylko wpłacić pieniądze na Compound, no to nie jest nic trudnego. To tak jakbyśmy wpłacali pieniądze na lokatę w banku. No i w zamian za to, że trzymamy te pieniądze przez rok, dwa, dziesięć, no to dostajemy jakiś tam procent w skali roku. No i podobnie jest w Compoundzie, czyli wpłacamy pieniądze i dostajemy jakiś zwrot w postaci kilku procentów czy kilkunastu rocznie. Różnica jest taka, że tutaj
mamy blockchain, czyli te bloki są generowane co 15 sekund i też te odsetki przychodzą do nas co 15 sekund. Więc w każdym momencie możemy tak naprawdę wyjść i wpłacić te pieniądze tylko na jeden dzień, na tydzień, a nie to, że od razu musimy się obligować na cały rok. W drugą stronę działa to już trochę trudniej, bo tak jak jeśli ktoś by chciał zagrać na shorta, no i przychodzi, no i chce pożyczyć te pieniądze, które ktoś wcześniej wpłacił. No i jakby może je pożyczyć, później sprzedać i tak dalej, to już nie będziemy się jakby wchodzić w to, jak działa short, ale od różnicy tego, co jakby, nie różnicy, tylko może od stosunku tego, ile pieniędzy jest wpłaconych, a ile osób chce pożyczać, jest właśnie jakby wyliczany ten stopień zwrotu, te odsetki. Czyli czym więcej ludzi chce pożyczyć, a mniej ludzi daje, no to więcej są w stanie, kontrakt jest więcej w stanie jakby oferować tym ludziom, którzy mają pieniądze, którzy mogą je tam zablokować. A czym więcej ludzi daje, a mniej ludzi chce je pożyczyć, no to wiadomo, że te odsetki będą coraz mniejsze. No dobrze, no i ja tutaj taką, nie wiem, czy widzicie? Widzicie? Dobrze. Taką tabelkę pokazałem, to jest właśnie z Compounda. Na slajdzie możemy zobaczyć, mamy Ether, mamy USD Coiny, mamy DAI, mamy różne inne te. I mamy tutaj na DAI jest napisane Supply APR, czyli jeżeli ja moim rodzicom mówię, no możesz włożyć pieniądze w Compounda, no już im wytłumaczyłem Maker, oni już kupili te DAI-e, zamienili te swoje prawdziwe dolary w gotówce czy na koncie na te DAI-e na blockchainie i ja mogę włożyć na oprocentowane konto. Czy to jest dla mnie dobry deal? Czy to jest dobry deal dla moich rodziców? Co tutaj mi mówi? 5,88%. 5,80%. Czy to jest dobre oprocentowanie konta? Super, super. Tak, super. Tylko pytanie, jakie były koszt pozyskania tych DAI po kolei, co nie? Dlatego, że jeśli ktoś zamieniał wszystko ze złotówki, no to na początku ma jakąś prowizję za wpłatę, później jakieś transfery i tak dalej, ale ostatecznie na tym poziomie jakby tych odsetek, na których się teraz znajdujemy, no to ja bym powiedział, że to jest dobry deal. Nawet jeśli byśmy musieli jaką część z tego poświęcić na wprowadzenie złotówek czy jakiejś innej waluty fiducjarnej na blockchain. Ja bym powiedział, że to dotyczy każdego rodzaju konta, każdego rodzaju instrumentu finansowego. Nie można nigdy powiedzieć, czy to jest super, o ile nie znamy ryzyka i nie znamy oprocentowania czegoś, co nie ma tego ryzyka, tak? I podobnie są chyba banki w Polsce, zapomniałem, jak się nazywał ten jeden bank, który też oferował podobne oprocentowanie, ale to nie był bank, który chcielibyśmy trzymać do końca pieniądze, tak? Więc tutaj warto pamiętać o tym, że to, czy podoba mi się ogólnie sama idea Compoundu, bo mówi właśnie o tym odpowiedniku bardziej obligacji, jak ICO, to były te wszystkie akcje, gdzie ten kurs się wahał, no tutaj mówimy o stabilniejszym przychodzie, ale każdy z tych przychodów ma pewien poziom jakiegoś ryzyka, tak? Jeśli mówimy nawet o Makerze, to przy całej mojej sympatii dla Makera jest pewien poziom ryzyka, który gdzieś tam jest wkalkulowany, więc nie odpowiadałbym od razu, że to jest na pewno bardzo dobre oprocentowanie, ale faktycznie to jest ciekawa opportunity, ciekawa okazja, jeśli dobrze jesteśmy w stanie zrozumieć to gdzieś tam w głąb. Ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jak działa Compound, ale jestem ciekawy, czy chłopaki wiecie jakby jakie tutaj jest ryzyko, w sensie czy te osoby, które pożyczają, to tam trzeba coś wrzucić, jakiś kolateral, tak, to zabezpieczyć. Skąd się bierze ten... Chociaż jedna osoba uczestnicząca w panelu wie, jak działa Compound. Nie wiem dokładnie, jak tam jest z tym zastawem, ale jeśli chodzi o ten smart contract, który nad tym czuwa, to działa to w ten sposób, że osoby, które wkładają pieniądze do tego pula, no to nie jest tak, że bezpośrednio są łączone z osobą, która chce pożyczyć je. Nie jest tak, że ja ci daję, a ty je bierzesz. Tylko ja wsadzam, one tam sobie pływają i właściwie ty możesz przyjść dzisiaj, możesz przyjść za tydzień, może nikt nie przyjść, no i wtedy automatycznie cały czas ten interest rate spada. To jeszcze o tym interest rate porozmawiajmy. To jest screenshot, który zrobiłem wczoraj albo przedwczoraj. Tu jest niecałe 6%, 5,88. Na widowni ktoś powiedział, że to bardzo dobre oprocentowanie. Czy historycznie też było takie dobre, czy było gorsze, czy było lepsze? Może ktoś z widowni wie, na przykład pół roku temu, jakie było oprocentowanie na Compoundzie? 4 albo 2 padły głosy z publiczności. Czy ktoś na panelu zaprzecza albo potwierdzi? Tak, ja nie pamiętam, kiedy dokładnie to było, ale ja pamiętam, że było kilkanaście. Tylko...
No więc słuchajcie, w maksymalnym momencie, i to było kilka miesięcy temu, było 16%, było oprocentowanie pożyczki, czyli ten, kto pożyczał, tam miał 18 czy 19, tak? Przepraszam, 16% to było oprocentowanie, ten interest rate, które dostawała osoba, która wpłacała. No i można powiedzieć, że na początku był dość wysoki, bo był koło chyba 10, jeśli dobrze pamiętam, i później rósł do 16 i później można powiedzieć, że spada, aczkolwiek no około tych tam między 5 a 7 to chyba się już utrzymuje od jakiegoś czasu, jeśli dobrze pamiętam. Tak, i chciałem dodać jeszcze, że jakby to zaletą blockchaina jest to, że możemy co 15 sekund, czyli co każdy blok dostawać te odsetki, ale jednocześnie nikt nam nie zagwarantuje, że to jest te 16% dostaniemy przez cały rok. Tylko załóżmy dzisiaj jest 16% i przez cały dzień będziemy co 15 sekund dostawać jakąś część, jakby patrząc na ten stopień odsetek 16%, ale jeśli jutro się zmieni na 14%, no to już dostajemy według stawki 14%, więc to jest też takie ryzyko. Dzisiaj przychodzimy, się cieszymy, a jutro możemy się obudzić i właściwie już będzie mniej, mniej i mniej. Tak, dobra. Słuchajcie, jeszcze, jeżeli czas nam pozwoli, jeszcze trochę... Mogę jeszcze dodać do compound? Absolutnie. Bo ja o compound pierwszy raz usłyszałem w kontekście tej loterii, w której nikt nie traci. Abstrahując od tego, skąd się bierze tutaj to oprocentowanie, ale w klasycznych loteriach jest tak, że jakby każdy kupuje sobie bilecik na tą loterię i teraz jakby zrzucamy się na nagrodę dla tego jednego szczęśliwca, który wygra tą nagrodę. A w tej loterii opartej o compound działa to tak, że wrzucamy wszystko do jednego worka, ten kontrakt inwestuje to w compound, trzymamy to tam jakiś czas i to, co uzyskamy na tym interest rate, to jest wypłacane jako nagroda. Czyli wszyscy dostają te swoje pieniądze za los na loterii z powrotem, a jeden dodatkowo dostaje jeszcze wygraną z... No, słuchajcie, to taki biznes model zaproponował mi mój co-founder w jednej z firm blockchainowych, które mam okazję prowadzić, i on powiedział, słuchaj, zrobimy taki biznes model. Oni nam powinni rocznie zapłacić $1000, ale za nas płaci nam $1000, oni wpłacą na kontrakt $20,000. Te pieniądze są ich i w każdej chwili mogą je wypłacić, ale dopóki one tam są, to my dostajemy odsetki z tego. No i z tych odsetek wyjdzie mniej więcej tam $1000 miesięcznie. No i oni mają w zasadzie za darmo. No i w każdej chwili mogą się wycofać. Jak się wycofają, no to my przestajemy świadczyć usługę, prawda? I ten koncept to nie jest oryginalny koncept mojego co-foundera. On się nazywa AirDai, czyli najpierw był Maker, klocek pierwszy, na którym zbudowali, no między innymi Compound stoi na DAI-ach, jak widzimy są też inne opcje, ale ten DAI no jest najbardziej popularny. No i ktoś zbudował na DAI-u AirDai-a, czyli możemy oddzielić odsetki od podstawy oprocentowania, tak? I możemy handlować samymi odsetkami. To co jest ciekawe w DeFi, to właśnie takie rzeczy, które się trafia co chwila, tak? I ten poziom innowacji, który się pojawia w tej branży, która była dużo trudniejsza w tradycyjnych finansach, gdzie to było jednak dużo bardziej pozamykane, tak? I te pomysły się rodzą co chwila i gdzieś tam są, bywają niesamowite. Jeszcze tylko jedno słowo, co jest jeszcze ciekawego dla mnie w Compoundzie, to jest to, że on pokazuje, jak bardzo duży poziom jest kooperacji w community, jak dużo projektów ze sobą współpracuje. I to jest coś, co też jest dosyć ciekawą jakością. I szczególnie jak się pojawia na konferencjach międzynarodowych, głównych blockchainowych, to widać, jak blisko te projekty rozmawiają ze sobą i jak dobrze się koordynują, żeby zbudować poszczególne rzeczy i poszczególne klocki tego wszystkiego. I to też jest coś takiego, co dawno nie było chyba. Tak, znaczy tak, jak ktoś próbował coś robić w tradycyjnych finansach, to tam najpierw złożymy podanie o licencję, a za 2 lata zobaczymy, czy nam przyznają, prawda? Dobra, co my tu jeszcze mamy? Dużo już rozmawialiśmy o tym, jak to działa. Mamy jeszcze 5 minut, więc proponuję podzielić się pół na pół. Jeszcze powiedzmy o tym, jak duże jest krypto, jak duży jest DeFi i czy jest duży, czy jest mały. I później może jeszcze nam starczy czasu na jedno lub dwa pytania. Tutaj jest DeFi Pulse screenshot, który pokazuje, ile pieniędzy jest w tej chwili zablokowanych, ile pieniędzy trzymają wszystkie DeFi i jest kwota sumaryczna $779 milionów. Czy to jest dużo pieniędzy? Może publiczność ma opinię. Czy to jest dużo pieniędzy? $700 milionów. Mało. Ja wczoraj tyle na imprezę wydałem. Zależy, do czego porównywać. I oczywiście to jest pytanie, jakby DeFi, tak, to oczywiście, że to zależy. Ale też DeFi jako słowo w ogóle to jest dosyć nowa rzecz, tak? Jako koncept, to bym powiedział, ile ma? Rok, dwa? Całe dwa lata, tak? Prawda? Maker wystartował, który można powiedzieć, że zaczął ten ruch DeFi-owy, wystartował
no niecałe 2 lata temu, prawda? Bo bańka pękła w styczniu zeszłego roku, prawda? Więc dla mnie to, co jest ciekawe i czemu bardzo lubię tą metrykę, to jest to, że to jest dużo lepsza metryka niż te wszystkie market capy, tak? Bo wiadomo, że, nie wiem, cena market cap Bitcoina, Etheru, to jest coś, co jest bardzo mocno podatne na spekulacje, na jakieś trendy, na różnego rodzaju mody, podczas kiedy ilość zablokowanych pieniędzy pokazuje nam w jakiś sposób fajną metrykę tego, jak bardzo system jest w użyciu, tak? Ludzie blokują pieniądze w DeFi-u po to, żeby coś z nimi robić, tak? I to jest bardzo, bardzo ładna metryka. Jeśli ona rośnie, a nawet jeśli ceny krypto w tym czasie by spadały, stały, cokolwiek, to ona bardzo ładnie pokazuje, czy ten system zyskuje na popularności. Dużo lepiej chyba niż, albo w znaczącym stopniu lepiej niż wiele innych. Tomku, Damianie, kontropinie. Tak, no ja też raczej bym powiedział właśnie, że to zależy do czego porównywać, ale porównując do innych, nawet do krypto, do market capów czy coś, no to ja bym powiedział, że to jest mało, w sensie to jest wciąż taka kwota, którą można jakby nie powiedziałbym manipulować, dlatego że wciąż tutaj broni nas ten smart contract i on jakby chroni nasze pieniądze i tak dalej. Ale chyba nie jest to wystarczająco duża kwota, która jakby dawałaby nam pewność, że ten system został już mocno przetestowany. W sensie to jest taka kwota, która jest duża, gdyby ją stracić, ale nie aż tak duża, że ludziom już teraz zależy, żeby ten system był naprawdę do ostatniego błędu załatany. My jeszcze trochę z Markiem rozmawialiśmy w kuluarach trochę wcześniej i porównywaliśmy to do tradycyjnego rynku, tak? I Marek wspomniał, że na jakichś dużych giełdach, jak wchodzą jakieś trady, to trady są po 250 milionów na przykład, pojedynczy trade. Jedna pozycja dużego banku inwestycyjnego, prawda? To jest 200, to jest 250, to jest taka normalna pozycja, zdarzają się takie pół i po milion, prawda? No. Więc jak porównamy to do tradycyjnych finansów, no to jest malutko, ale jak spojrzymy na przykład na samego Makera, gdzie blokujemy Ether, to sprawdziliśmy, że market cap Etheru to jest teraz 14 miliardów, tak? Pół miliarda jest zablokowane, czyli to jest gdzieś koło chyba 1,30, jeśli dobrze liczę, czyli koło 3% całych Etherów w cyrkulacji jest zablokowanych, tak, w tym. No teraz nie jesteśmy pewni, bo mamy ten multi-collateral DAI, czyli nie tylko Ether możemy, od miesiąca niecałego. Mhm. W styczniu chyba odpalili, tak? Czyli no, od niedawna, ale jeszcze w grudniu to tylko był. Dobrze, słuchajcie, to może sprawdźmy, czy są jakieś pytania od publiczności. Jest pytanie. Mam wrażenie, że nie do końca została rozwiązana kwestia typu who watch the watchers i co w przypadku konfliktu interesów, w momencie, kiedy jakaś wyrocznia ma interes w tym, żeby być sprzeczna z inną. Tak. Jako, że siedziałem w wyroczniach, to znowu chwycę mikrofon. Ja tylko dodam, że Tomek, tak, już wspominał, ale Tomek robił jedne z pierwszych w ogóle wyroczni, jak jeszcze Ethereum nie istniało, na Bitcoinie. Niestety Tomek jest bardzo innowacyjny, więc często jest jeszcze przed rynkiem. Tak, jeszcze nie istniał rynek na to. Nie jest dobra, tak, to nie jest dobra cecha dla kogoś, kto chce robić biznes, jak się trafia w rynek kilka lat przed. Ostatnio Satoshi, ten on udawany, splagiatował mój white paper o wyroczniach, to było śmieszne. Wykorzystali to w pozwie o 2 miliardy dolarów, ale jako linię obrony, przegrali. W każdym razie wracając do tego who watches the watchers, tak, i ogólnie security wątku, który gdzieś się tutaj pojawia, tak, to jest w temacie konkretnie wyroczni Makera, tak, warto pamiętać, że one mają bardzo jasną rolę. Wyrocznia, dla tych osób, które trochę słabiej kojarzą, to jest mechanizm, który służy do dostarczenia informacji do smart kontraktu ze świata zewnętrznego, tak, tylko i wyłącznie, czyli kontrakt ma zapisane pewne reguły, wyrocznia ma dostarczyć tylko pewne informacje, tak. Teraz w przypadku Makera wyrocznie to, co robią, to dostarczają tą jedną liczbę, przelicznik dolara na Ether, czy tam też więcej liczb, tak, i to jest ich jedyna rola, muszą to robić dobrze. Inne pytanie w ogóle, co to znaczy dobrze, tak? Jaki jest aktualny kurs, tak? Czy bierzemy go po kilku giełdach, czy po innych? To w ogóle samo w sobie nie jest już prostym pytaniem, tak? Ale teraz z racji tego, że to jest dosyć prosta liczba, tak? To też możemy łatwo wyestymować, jakby od razu będzie widać, od tego możemy zacząć, czy te wyrocznie działają dobrze, czy źle, tak? Jeśli ktoś próbowałby oszukać, to od razu wiadomo, że oszukał, tak? Bo to nie jest coś bardzo soft takiego, gdzie ktoś może, jak Tether, czy jak kilka innych systemów, może pewnego dnia się okazać, oszukiwali od iluś tam lat. Nie, jakby w wyroczniach będzie wiadomość w tej sekundzie, w której ktoś by oszukał, od razu by było wiadomo, tak.
Teraz pytanie brzmi, co nam gwarantuje to, że te wyrocznie faktycznie będą stabilne, bezpieczne i że pewnego dnia któraś z tych wyroczni nie stwierdzi, okej, tutaj oszukam ludzi, ale zanim ludzie zareagują na to, to już zdążę sobie na tym zarobić, tak? Bo to jest podstawowe pytanie. I tutaj musiałbym przejść już do tego, jak wyrocznie działają, przy czym ostatni raz rozmawiałem z ludźmi z Makera na temat wyroczni rok temu, więc nie jestem pewien do końca, jak to funkcjonuje. I to jest ciągle ongoing questions, bo to jest niestety ten, chcemy czy nie, częściowo scentralizowany system, tak? Czyli niestety tutaj być może musimy się godzić na ten pewien element zaufania do jakiegoś półscentralizowanego bytu. I czy to jest dopuszczalne dla kogoś, czy nie? Ciężko powiedzieć, ale też pamiętajmy, że to są finanse, tak? To jest wszystko rachunek zysków i strat, tak? Tylko jeśli nie chcemy ufać wyroczniom, to jest okej. To znaczy, że nie możemy zaufać makerowi, nie bierzemy udziału w całym DeFi, tak? I to jest pewna decyzja, na której po prostu nie zyskamy czegoś lub nie stracimy, tak? No i na tym polegają poniekąd finanse, na dobrym estymowaniu ryzyka. Więc jeśli ktoś źle wyestymuje i powie, że nie może zaufać tym wyroczniom i nie skorzysta z pewnych okazji, które się pojawiają, no to nie zarobi tych konkretnych pieniędzy, które mógłby zarobić systemem finansowym i odpadnie z rynku. Więc bym powiedział, że to jest taka bardzo naokoło odpowiedź, tak? I nie ma odpowiedzi, która powie, wow, tak, to jest 100% bezpieczny system, który absolutnie jest bulletproof i tak dalej. Nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź, czy też może za bardzo naokoło wymijająca, ale jeśli macie lepszą, to proszę bardzo. Ja nie mam komentarza, mam za to pytanie, czy mamy jeszcze jakieś pytania? O, jest pytanie na końcu. Czy wyrocznia mogłaby być... Z Kubą, Kuba, tak? Nie, Krzysiek. A, wyglądasz jak człowiek, z którym robiłem te wyrocznie, więc tak śmiesznie. Okay. Czy wyrocznia mogłaby być na przykład wspomagana rynkiem predykcyjnym, na przykład augura, prawda? To jest temat, który cały czas się rodzi od początku i myślę, że to jest temat w ogóle na całą prezentację i nie wiem, czy powinniśmy drążyć. Oczywiście, tak, wyrocznie mogą być scentralizowane, zdecentralizowane, może być system augura, jest bardzo dużo różnych modeli. I to, co jest ciekawego też w samym krypto, to jest to, że nie wiemy do końca, który model jest dobry, tak? Więc które z nich będą z czasem bardzo głupie, jak te samoloty, które miały dużo skrzydeł, które się rozpadały jak na początku, tak? Więc jak najbardziej może być wspierana systemem augura, chociaż tam jest dużo niuansów, których nie da rady poruszyć na panelu, tak? Bo tak, ale jakby co, mogę z chęcią porozmawiać w kuluarach, jakieś kółko zrobimy o wyroczniach. Mamy ostatnie pytanie. Okej. Ja chciałbym zrzucić tutaj taką tezę i w sumie, żebyśmy to też przegadali. Ja generalnie uważam, że wyjdziemy w jakiś taki większy mainstream wtedy, gdy osoba korzystająca z danej aplikacji nie będzie w ogóle wiedziała, że to działa w jakikolwiek sposób pod Ethereum, blockchain i tak dalej. I to, co zauważyłem, to buduje się powoli ten trend DeFi, jednak według mnie jest powielany znowu ten sam błąd, czyli nie myśli się o kliencie na samym końcu. I chciałbym wam zadać takie pytanie, czy kojarzycie choć jedną firmę, jeden projekt, który wychodzi od klienta, od faktycznej potrzeby, która jest na rynku, a później tak naprawdę obuduje wokół tego cały ten zdecentralizowany świat. Bo myślę, że to jest ten klucz do mainstreamu, nie? Tak. Czy ja mogę? Bo nie mogłem nic powiedzieć, bo tylko mogłem zadawać pytania, więc teraz jest pytanie, to ja odpowiem. Słuchaj, więc wydaje mi się, że odpowiedź jak gdyby jest dwuczęściowa. Z jednej strony ciągle mało jest takich firm i nie widzimy takich jakichś dużych, spektakularnych sukcesów w tym kierunku. Wszyscy wiemy, Steve Jobs, musisz wyjść od klienta i od experience do technologii, a nie próbować zrobić fajne demo na technologii, tak? Ale my jesteśmy w tej fazie MVP ciągle. My dopiero jak gdyby patrzymy i próbujemy, co się da zrobić, jakie w ogóle mamy klocki do dyspozycji, bo te 750 milionów, jak mówiliśmy przed chwilą, to nie są poważne pieniądze. Dla Wall Street to jest nic, tak? To jest tyle, mała część budżetu dużego tam brokera, maklera, wy będziecie wiedzieć, jak się nazywa, tak? Taka osoba, która decyduje, czy kupuje, czy sprzedaje, tak? Więc trochę jest może nawet za wcześnie na to, no bo my jeszcze ciągle jak gdyby odkrywamy, co z tym można zrobić. To jest jedno, ale to dobrze, dlatego że to jest ten nowy świat finansów, o którym mówiliśmy, no bo no z Bitcoina nie zbudujemy finansów dla wszystkich, bo Bitcoin jest taki, tak, a my potrzebujemy tej stabilności i jak gdyby powoli ona staje się faktem. Z drugiej strony są startupy oczywiście, które próbują to robić. Bardzo ciekawym przypadkiem jest Dharma, która robiła pożyczki na blockchainie, Compound zrobił to lepiej, i Dharma spiwotowała
i zrobiła wallet dla normalnego użytkownika, który korzysta z Compounda, czyli ty możesz po prostu włożyć te dolary, ja mogę to mojej mamie, tacie pokazać, to darmo, no niestety jest to produkt na razie na rynek amerykański, więc niespecjalnie akurat w tych realiach mogę go skorzystać. No i też, tak, czas nam się kończy. Ja bym jeszcze chciał tutaj zareklamować Rampa. Moim zdaniem jest to bardzo fajny polski startup, który... Tomek jest inwestorem Rampa. Czego byś nie dotknął, Tomek coś tam robił generalnie. W prosty sposób myślę, że jest w stanie onboardować ludzi do krypto i myślę, że warto o nim wspomnieć, jeśli mówicie o DeFi. Absolutnie, fantastycznie. Szymonem i Przemkiem dzisiaj byliśmy na śniadaniu. My też, ja jestem zaangażowany w projekt Universal Login, który współpracuje z Rampem, który jest takim uniwersalnym walletem. Próbujemy zbudować taki uniwersalny system, więc też jak gdyby my tam działamy, jest tego też jak gdyby cała przestrzeń, która się dopiero rodzi, natomiast no, będą częścią tej przestrzeni, muszę powiedzieć, że to jeszcze pewnie rok, dwa, zanim no, będziemy mogli odtrąbić sukces albo porażkę. Dziękuję ślicznie, dziękuję naszym panelistom i oddaję mikrofon. Dobra, to my dziękujemy. Dziękujemy Marek Kirejczyk, Tomasz Drwięga, Damian Dzienio, Tomasz Szkolinko. Serdeczne podziękowanie dla panów, rozumiem, że panowie tu jeszcze zostajecie.